redaktorze Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Dziś po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Ustanowił go ojciec święty Franciszek. Wieczorem w Bazylice świętego Piotra z tej okazji papież przewodniczył liturgii słowa. Signore Dio, uno e trino. Liturgię w Watykanie rozpoczęła modlitwa Ojca Świętego, w której prosił Pana Boga, by nauczył wszystkich kontemplować Go w pięknie świata i stworzenia. Papież Franciszek prosił także o oświecenie dla sprawujących władzę i bogatych, aby kierowali się dobrem wspólnym, wspierali najsłabszych i otaczali opieką świat. Homilię wygłosił kaznodzieja domu papieskiego ojciec Raniero Cantalamessa, który nawiązał m.in. do biblijnego opisu stworzenia świata. Tak jak Bóg jest Panem człowieka, tak człowiek powinien być Panem nad resztą stworzenia, to znaczy jest odpowiedzialny za nie i jest jego opiekunem. Ojciec Cantalamessa, nawiązując do encykliki ojca świętego Franciszka Laudato Si, podkreślił, że nieuporządkowana żądza bogacenia się kosztem innych ludzi, zwłaszcza najuboższych, jest główną przyczyną kryzysu ekologicznego. Nie mówicie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się przyodziejemy. Mówicie raczej, co będą jeść, co będą pić, czym się przyodzieją nasze dzieci, przyszli mieszkańcy Ziemi. Papieski kaznodzieja wskazał, że działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego zaczynają się od ludzkiego serca, począwszy od nas samych. Zachęcił do naśladowania świętego Franciszka z Asyżu, który w stworzeniu chwalił Pana Boga. Przykład świętego Franciszka z Asyżu pokazuje, że religijna i pełna podziwu postawa wobec stworzenia ma swoje praktyczne konsekwencje, że nie jest to coś zawieszonego w powietrzu, że popycha to do konkretnych gestów. Spinge anche gesti concreti. Stworzenia nie możemy jednak ograniczać tylko do świata roślin i zwierząt. Musimy pamiętać, że to człowiek jest w centrum stworzenia, podkreśla ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Jest to niezwykle ważne w obliczu niebezpieczeństw wynikających z ideologii gender, które podważa człowieczeństwo. Ojciec Święty wielokrotnie odrzucił ideologię gender jako okropny atak na tożsamość, na godność człowieka. Każdy, kto narodził się ze swojej matki i pochodzi od swojego ojca, ma prawo do tego, co jego ciału, jego całej naturze zostało jakby z góry dane. Polaryzacja płci jest częścią człowieka, a jeśli się kwestionuje, wywołuje się tylko cierpienie. Ideologia gender jest diametralnym przeciwieństwem stworzenia. Tylko w Bogu istnieje rzeczywistość i możliwość życia naszym życiem i dopełnienia go. Całość wywiadu z księdzem kardynałem Gerhardem Müllerem będzie można obejrzeć na antenie telewizji Trwam już w najbliższą niedzielę. Każdy z nas ma swoje Westerplatte. Te słowa świętego Jana Pawła II przypomina na Westerplatte prezydent Andrzej Duda. I odwołując się do niemieckiej agresji, przypomina o zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa także przez sojuszników. To miała być kurtuazyjna wizyta w nowym gdańskim porcie, ale jak się okazało, o świcie 1 września 1939 roku nie miała nic wspólnego z kurtuazją. Z pancernika Schleswig-Holstein w kierunku Westerplatte padły strzały rozpoczynające atak Niemiec na Polskę, rozpoczynające najkrwawszą wojnę w historii. 76 lat później w tym symbolicznym miejscu przy pomniku obrońców Westerplatte władze państwowe, wojsko, harcerze i mieszkańcy Trójmiasta oddali hołd wszystkim ofiarom wojny. Przyprowadziła nas tego ranka potrzeba pamięci, wdzięczności i modlitwy. Panie prezydencie, dowódca kompanii kapitan Majkowski melduje kompanię reprezentacyjną marynarki wojennej do uroczystości z okazji 76. rocznicy agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę. Prezydent Andrzej Duda przypomniał bohaterstwo żołnierzy majora Sucharskiego, tych walczących nad Bzurą, pod Mławą i we wszystkich miejscach Rzeczpospolitej. My możemy być dumni i przed naszymi sojusznikami wtedy, i przed naszymi sojusznikami dzisiaj. Polska zawsze stała po właściwej stronie.
Polska zawsze stała po stronie wolnego świata. Dlatego nie można zgadzać się na naruszanie suwerenności innych państw, z czym współcześnie mamy do czynienia, przypomniał prezydent. Zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, aby broniła słabszych. Prezydent spodziewa się, że takie sojusze jak NATO czy Unia Europejska będą umiały przeciwstawić się agresji, ale dodał, że nie można liczyć tylko na sojuszników. Trzeba przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo, bo jeżeli sami nie będziemy dbali o siebie, to zawsze pozostanie to pytanie, czy inni będą umieli i będą chcieli na czas zadbać o nas. Historia września 1939 roku uczy bardzo boleśnie, że sojusznicy mogą nie chcieć o nas zadbać. Sojusznicy Polski w tym momencie, formalni sojusznicy, to jest Wielka Brytania i Francja, zawiedli nasze oczekiwanie, bo choć wypowiedzieli wojnę Niemcom 3 września, to z realną pomocą Polsce nie przyszli. W uroczystościach na Westerplatte uczestniczyła także premier Ewa Kopacz. Swoje okolicznościowe przemówienie wykorzystała do zaatakowania prezydenta Andrzeja Dudy za jego słowa o niesprawiedliwości w Polsce. Nie można w imię wewnętrznych politycznych rozgrywek obrażać własnego kraju, obniżać jego wiarygodności. Premier Kopacz ku zaskoczeniu wielu obserwatorów przemawiała przed prezydentem. Andrzej Duda wygłosił swoje przemówienie jako trzeci po prezydencie Gdańska i szefowej rządu. Uroczystości, które przygotowały władze Gdańska, zakończyła modlitwa. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Oraz złożenie kwiatów przed pomnikiem obrońców Westerplatte. W szkołach w całym kraju wybrzmiał dziś pierwszy dzwonek. To oznacza jedno, nastał czas nauki. W tym roku będzie ona przebiegała pod znakiem licznych zmian. Mimo protestów rodziców, edukację rozpoczynają sześciolatki. 1 września to także pierwszy sprawdzian dla rządu, bo nauczyciele zapowiadają walkę o długo wyczekiwane podwyżki. Po 2 miesiącach odpoczynku przeszedł czas powrotu do szkolnych ławek. W całym kraju odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W placówce oświatowej w Jastarni obecny był prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą. Człowiek się uczy całe życie, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje. Jeżeli chce go wykonywać dobrze, jeżeli chce być szanowany jako specjalista, jako ekspert, jako dobry rzemieślnik, musi się uczyć cały czas. Tak to jest, że wcale nie będzie tego dnia, kiedy zakończycie szkołę i już więcej nie będziecie się musieli uczyć w ogóle. Dlatego warto się przyzwyczajać, bo to potem trwa całe życie. Kształtowanie młodzieży w katolickim duchu rozpoczyna gimnazjum imienia Stanisława Kostki i liceum błogosławionej Natalii Tułasiewicz w Poznaniu. W inauguracji i uroczystym poświęceniu budynku wzięli udział ksiądz kardynał Zenon Grocholewski oraz ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Szkoła katolicka zaś stawia na rodzinę. Promuje rodzinę silną, odpowiedzialną, trwałą oraz stara się wspierać rodziców i współpracować z nimi dziele wychowania. Budynek szkoły wybudowano w latach 20. ubiegłego wieku z inicjatywy księdza Czesława Piotrowskiego. Najpierw mieściła się tu prywatna szkoła powszechna, potem gimnazjum imienia Adama Mickiewicza. Z powodu wojny działalność gimnazjum została zawieszona. W tym budynku umieszczono biura niemieckiego okupanta. Sam zaś ksiądz Czesław spędził lata okupacji w Warszawie, organizując tam tajne nauczanie. Dziś budynkiem ponownie zarządza kościół. Nowy rok szkolny w placówce rozpoczęło blisko 500 uczniów. 1 września mocno widoczny był także w Warszawie. Na inauguracji roku szkolnego w stołecznym 14 liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica przybyła prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Walc. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, 1 września, kiedy to warszawskie przedszkola, szkoły różnych stopni przyjmują swoje mury ponad 235 tysięcy dzieci i młodzieży, a 25 tysięcy nauczycieli. Dzieci w tym roku szkolnym rzeczywiście będzie sporo. Powód to reforma edukacji. Mimo sprzeciwu rodziców, naukę rozpoczęły sześciolatki. Sześciolatków myśmy w niewielkich ilościach mieli już od paru lat. Było ich pod kilkoro w klasie, z tym, że to zawsze były te najzdolniejsze dzieci, które już osiągały gotowość szkolną.
No i one jakoś sobie radziły. Mówi Krystyna Karkowska, wicedyrektor katolickich szkół Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Sytuacja w niektórych miastach jest wręcz dramatyczna. W jednej ze szkół na warszawskiej Białołęce będzie aż 17 klas pierwszych, co oznacza konieczność nauki maluchów na dwie zmiany. Swoje problemy mają także nauczyciele. Związek Nauczycielstwa Polskiego wszedł w spór z rządem. Powód to zbyt małe wynagrodzenia dla belfrów, a także niewystarczające nakłady na edukację. Zaniedbanie edukacji przez koalicję PO-PSL dostrzega także opozycja. Obowiązkiem państwa jest wspierać rodziców w edukacji, w wychowaniu dzieci i stwarzać takie warunki, żeby nauczyciele, pedagodzy, wszyscy pracownicy oświaty mieli godne warunki pracy i żeby zawód nauczyciela rzeczywiście był zawodem nie tylko szanowanym, nie tylko zawodem, do którego chcą przychodzić młodzi ludzie doskonale wykształceni i przygotowani, ale żeby też był zawodem godnie wynagradzanym. Obecnie zarówno NSZZ Solidarność, jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego liczą na około 10% podwyżki, zarówno dla nauczycieli, jak i innych pracowników szkół. Ponadto Sekcja Oświaty i Wychowania Solidarności domaga się zaprzestania likwidacji placówek, zwolnień nauczycieli i przywrócenia im wcześniejszych emerytur. W Budapeszcie uchodźcy blokują dworzec kolejowy, z którego można dojechać do Wiednia lub Monachium. Sprawa imigrantów staje się coraz większym problemem w Europie. Rzecznik rządu Cezary Tomczyk zapewnia, że w tej chwili nie ma mowy o żadnej nowej liczbie uchodźców, których mogłaby przyjąć Polska. Wczoraj z kolei premier Ewa Kopacz sugerowała, że nasz kraj mógłby przyjąć więcej niż 2200 osób, które wcześniej zadeklarował rząd. Jak na razie liczba uchodźców, którą ma przyjąć nasz kraj, się nie zmienia. Liczba zadeklarowana przez Polskę to jest około 2000 imigrantów. I w tej chwili nie ma mowy o żadnych nowych kwotach, nie ma mowy o żadnych nowych rozwiązaniach. Zapewnia rzecznik rządu Cezary Tomczyk. W ten sposób odniósł się do wczorajszych słów premier Ewy Kopacz, która sugerowała, że możemy przyjąć więcej osób. Nie mówimy już dzisiaj o tej liczbie 2200, tylko w związku z tym, że jednak mimo wszystko napływa coraz większa ilość uchodźców do Europy, że to rozdanie będzie od nowa rozpatrywane. Czyli będziemy znowu dzielić między poszczególne kraje europejskie odpowiednie kwoty i będzie pewnie musiała paść deklaracja ze strony polskiej. Każdego dnia do Europy przybywa tysiące uchodźców. Jedni uciekają przed wojną, jak na przykład Syryjczycy. Inni to po prostu imigranci ekonomiczni, którzy szukają lepszych zarobków i życia na wyższym poziomie niż ten, jaki mają w swoim kraju. Moim celem są Niemcy. Chcę prowadzić dobre, komfortowe życie. Krajem docelowym w większości nielegalnych imigrantów są Niemcy. Według szacunków w tym roku trafi tam około 800 tysięcy cudzoziemców. Fias z Pakistanu cieszy się, że dotarł do celu. To była trudna podróż, ale jesteśmy w Niemczech. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dziękuję. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Na Węgrzech tysiące ludzi zablokowały budapesztański dworzec Keleti, skąd odjeżdżają pociągi w kierunku Austrii i Niemiec. Uchodźcy, mimo że kupili bilety, nie mają prawa opuścić Węgier, gdyż nie mają wiz, a to oznacza, że nie przysługuje im prawo poruszania się w całej strefie Schengen. Każdy może znaleźć się w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy. Proszę, znajdźcie dla nas rozwiązanie. Rano doszło do przepychanek, gdy grupy imigrantów forsowały metalowe barierki odgradzające peron, z którego miały odjeżdżać pociągi do Wiednia i Monachium. Przed dworcem demonstrują setki imigrantów, którzy chcą dostać się do Niemiec. Berlin chce, żeby przybyszów przyjmowały inne, mniej obciążone państwa, w tym Polska. Z kolei austriacka minister spraw wewnętrznych wezwała do ograniczenia unijnej pomocy finansowej dla krajów Unii Europejskiej, które nie chcą przyjmować uchodźców. I przenosimy się na Ukrainę. Zmarł drugi żołnierz ranny w zamieszkach przed parlamentem. Dziś weszło w życie zawieszenie broni uzgodnione kilka dni temu. W Donbasie na razie jest spokojnie. Krwawo zakończyła się wczorajsza manifestacja przed ukraińskim parlamentem. Zmarł funkcjonariusz Gwardii Narodowej ranny podczas zamieszek. To druga ofiara śmiertelna protestów. W sumie do szpitali trafiło 141 osób. 10 z nich jest w stanie ciężkim. 131 rannych to wojskowi Gwardii Narodowej i milicji. Dla osoby? Jako obywatel tego kraju żądam zgodnie z artykułem 348 Kodeksu Karnego Ukrainy dożywocia dla człowieka, który rzucił grę
granat, w wyniku czego śmierć poniósł poborowy Gwardii Narodowej. Starcia wybuchły, gdy deputowani zatwierdzili w pierwszym czytaniu zmiany w konstytucji na rzecz decentralizacji władzy, obejmującej także zajęty przez separatystów Donbas. W stanie wojny się nie decentralizuje państwa, no bo to osłabia miast wzmacniać siłę. Ale Ukraina jest pod potężną presją wielkich mocarstw, które prowadzą tam grę, a sama nie ma na tyle siły, wydaje się, ażeby tę jedność utrzymać, żeby to się mogło udać. Tymczasem premier Arsenij Jaceniuk poinformował, że w opracowanym przez rząd w Kijowie projekcie nowej doktryny wojennej Ukrainy jako główny przeciwnik i agresor wymieniona została Rosja. W dotychczasowych doktrynach nie było mowy o wrogich dla Ukrainy państwach. W Izraelu strajkują chrześcijańskie szkoły niedofinansowane przez państwo. Systematyczne obcinanie dotacji budżetowych zagraża ich istnieniu. Wszystkie 47 chrześcijańskie szkoły w Izraelu były dziś zamknięte. Nadal nie ma porozumienia z władzami w sprawie ich finansowania. Od miesięcy trwa impas w rozmowach między przedstawicielami szkół chrześcijańskich a władzami Izraela w sprawie dotacji budżetowych. Do placówek tych uczęszcza 30 tysięcy uczniów, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów. Systematyczne obcinanie środków zagraża istnieniu tych szkół. W ciągu ostatnich 10 lat dotacje państwowe zostały ograniczone o 45%, podczas gdy inne szkoły w Izraelu są w całości finansowane przez państwo. Kościelne placówki musiały podnieść opłaty za naukę, jednakże w ubiegłym roku ministerstwo ustaliło maksymalne stawki czesnego, czym dodatkowo ograniczyło ich finansowanie. Pod względem poziomu szkoły te należą do najlepszych w Izraelu. Warszawska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie publicznego nawoływania do zabicia dyrektora Radia Maryja ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Chodzi o skandaliczne wpisy internautów, które umieścili na portalach Fakt.pl i Wirtualna Polska. Sprawę gruźb wobec ojca doktora Tadeusza Rydzyka nagłośnił Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą. Teraz przewodniczący komitetu Ryszard Nowak złożył do Sądu Rejonowego w Warszawie zażalenie na decyzję prokuratury. Jak mówi, decyzja o odmowie wszczęcia postępowania zapadła już w kwietniu. Tymczasem prokuratura poinformowała o niej dopiero przed kilkoma dniami. Z tego wynika, że prokuratura przez ponad 4 miesiące gdzieś sobie do szuflady schowała to pismo, bardzo ważne pismo. Jak to pismo zaczęliśmy czytać, to byliśmy jeszcze raz szokowani, bo okazało się, że prokuratura napisała coś takiego. Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni poprzez zabicie ojca Tadeusza Rydzyka wobec braku znamion czynu zabronionego. Powiem szczerze, po raz pierwszy prokuratura coś takiego napisała. Dzwoniliśmy do naszych adwokatów, żeby oni to przejrzeli. Też nie mogli uwierzyć, no ale wysłaliśmy im pismo. No wszyscy nie mogliśmy wyjść ze zdziwienia, że jak to. Z tego wynika, że można nawoływać do zabicia ojca Tadeusza Rydzyka i to nie jest czyn zabroniony. Czegoś takiego jeszcze nie dostaliśmy. Ryszard Nowak zapowiada też złożenie skargi do prokuratora generalnego na prokurator Ewę Budny, która podpisała decyzję o odmowie wszczęcia postępowania. To wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Pszyczka. Zapraszam Państwa na informacje o pogodzie. Zapowiada się ciepła noc w naszym kraju. Jutro z kolei spodziewane jest ochłodzenie. Około 18-27 stopni. Chmury z deszczem pojawią się na północy, w centrum, a także na południowym zachodzie. Na wschodzie z kolei więcej słońca. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny, z zachodu. Niewielkie wahania ciśnienia. Na barometrach w stolicy 1013 hektopaskali. A jakie aury możemy spodziewać się w kolejnych dniach? O tym już za chwilę. Zapraszam. W czwartek więcej słońca. Na przeważającym obszarze zachmurzenie małe do umiarkowanego. Chmury na południu Polski. Tam też niewykluczone opady. W dzień temperatura maksymalna od 20 stopni na nizinie szczecińskiej i w Małopolsce do około 24-25 stopni w centrum i na południu. Wiatr słaby, zmienny.
Piątek powinien przynieść nad Polskę długo oczekiwany deszcz. W kraju przeważnie zachmurzenie duże z opadami, które w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Mazury i Podlasie mogą być obfite. W drugiej części dnia padać zacznie na północnym wschodzie, raczej bez deszczu w rejonie zachodniej i północno-zachodniej Polski. W najcieplejszym okresie dnia od 18 stopni na Nizinie Szczecińskiej i na Lubelszczyźnie do 22 w rejonie Wielkopolski, Mazowsza oraz Dolnego Śląska. Wiatr umiarkowany z zachodu.